Witam Was, znowu gramy w Alicję. Przypominam, że minęło trochę czasu, odkąd zabiliśmy księżną. No i teraz nasz przyjaciel niby żółw wywiązuje się z umowy. No i prowadzi nas do wyjścia. Jest to runda wodna, musimy przede wszystkim trzymać się jego bąbelków. Inaczej po prostu się udusimy. Ale tak, właściwie tutaj jest paru przeciwników, są te chodzące ryby, które tym razem pływają. Jest też mała, niesympatyczna niespodzianka. A, no i są oczywiście stalaktydy, wszelkiego rodzaju stalagnaty, czy stalagnity. W każdym razie nie możemy się na nie nadziać, bo to grozi natychmiastową śmiercią. Ja co jakiś czas będę zapisywać, rzecz jasna, w takich trudniejszych momentach. No i małże, w małżach są bonusy, no ale wiadomo, że te skorupy się zaciskają co jakiś czas. A, no i są też gejzery, które nas wypychają prosto na te kolce. A, ta niesympatyczna niespodzianka chyba będzie w tym miejscu. A może nie? Jednak się pomyliłem. Zalecam wam tutaj używanie kart, ponieważ właśnie nigdy nie wiadomo, skąd te ryby nadpłyną. I ich jest oczywiście parę, ale są bardzo wkurzające. Dobra, ja w sumie staram się ich nie zabijać, bardziej staram się je odganiać. Cholera jasna, gdzie są bąbelki? Bąbelki! O, dobra, udało się. Głupia ryba. Dalej bym kurde zginął. O to im zresztą chodzi. O. Dobra, na razie była jedna ryba, ale znając życie, jeszcze się chyba jedna czy dwie pojawią. Okej, ta niespodzianka jest tutaj. Właśnie, olbrzymia ryba, która może nas połknąć. Właściwie tu nie wiem, czy może nas połknąć, bo nigdy w nią nie... jakoś... nigdy nie udało jej się tego zrobić. W moim przypadku. No, spieprzaj, głupia ryba. Dobra, tu będzie już koniec naszej wędrówki. Z tego, co się orientuję. No, tu... to była runda dosyć krótka. No, ale jednak tych bąbelków musieliśmy się trzymać, inaczej byśmy zginęli. No i teraz wychodzimy na brzeg. Nadal oczywiście pomniejszeni. No i znowu będziemy walczyć z mrówkami. Właściwie to już jesteśmy blisko drugiego bossa. Pierwszego dopiero co pokonaliśmy, ale już jesteśmy blisko drugiego. Finish what you start, please. Remember, you're just a visitor. We have to live here. I'm not on holiday. And I'm not ungrateful. You're an honorary reptile. Lucky me. You'll think so when you're underwater. Okej, dostaliśmy od niby żółwia skorupę. Ona pozwala nam pływać. Tak normalnie byśmy się topili. Bardzo ułatwia nam to życie. I co teraz? Przełączę na karty. No i tutaj chyba się... tutaj nie wiem, czy w tym momencie, ale pojawi się nam jeden nowy przeciwnik. Reszta w sumie będzie tymi samymi przeciwnikami. Tych już wcześniej widzieliśmy. Ach, chciałaś mnie nadziać? Nie udało ci się. Dobra, tu... to jest ta głupia ryba. Na szczęście udało mi się ją zabić. No i będzie wspinaczka po lianie. Oh.
trochę się powspinam po tej lianie. Dosyć duża, długa, znaczy się... A, właśnie, mrówka. Jeszcze ta mrówka do mnie strzela, to w ogóle... Świetnie się składa. Potrzebuję trochę życia. Jest tak tragicznie w sumie z moim życiem, ale... O, ten żuk znowu ma laga. Znowu umiera z opóźnieniem. Okej, róża, czyli bardzo słaby przeciwnik. Tak szczerze mówiąc, ta część Let's Play'a chyba nie będzie się wyróżniała niczym szczególnym. No bo jednak nie mamy tutaj nic nowego. No może oprócz tych grzybów, które pozwalają nam skoczyć dosyć wysoko, czy wyżej niż zwykle, po to, żebyśmy się mogli złapać tej liny. O, i znaleźliśmy białego królika. Ale jeszcze ten żuk chce nas uderzyć żołędziem. Dobra. You've taken your sweet time. What do you mean? You're the one who didn't wait. I have reasoned. Forget reasons. They're useless. Caterpillar is waiting. I remember him well. Thin-skinned, ill-tempered, smokes too much, disagreeable smell. Why do I need him? No one's wiser in Wonderland. Only he knows what you must do to save us. Now follow closely. The way is treacherous. We have so far to go and so little time to get there. Okej. Królik nam uciekł. Jak zwykle, po raz drugi. A ty sobie, człowieku, radź. I oczywiście znowu mamy do czynienia z mrówkami. Nie wiem, czemu one go nie atakują. Jakieś przywileje czy coś. Dobra. Z tą sobie poradziłem akurat. Chyba idę dobrze. Znaczy, nie szedłem tą drogą, więc pewnie... Więc pewnie idę w dobrym kierunku. Żuki, nienawidzę was. Całe szczęście, że są tylko wtedy, kiedy my jesteśmy zmniejszeni. Potem już ich nie spotkamy, niestety. Zresztą chyba każdego przeciwnika tutaj nie spotkamy już, jak się powiększymy. No. Na kogo ty się masz? Właśnie. Śmarną mrówką w mundurze. O, jest też nasz królik. Ale droga nie należy do zbyt prostych, jest dosyć zawiła. No ale nic, nie z takimi przeciwnościami sobie poradziliśmy przedtem. No giń, giń, mrówo. Ups, to rozrywkowa ta mrówa. Shit. Dobra, tutaj chyba się kryje wyjście. Zauważcie, że mimo, że jesteśmy w tej jaskini, to nie, to w sumie nie jest jaskina, to jest drzewo. Znaczy, teraz ogólnie jesteśmy w tym drzewie. To i tak znajdzie się żuk, który tutaj wleci. No nie, liany ciąg dalszy. No, skaczemy na lianę. I jak Tarzan. Ja bym jednak wolał widzieć Alicję w całej okazałości, żeby nie skoczyć potem w jakieś miejsce, w które bym nie chciał tak naprawdę skoczyć. Dobra, myślę, że taka wysokość jest ok. Teraz wystarczy się rozhuśtać. Pamiętajcie, że im wyżej skoczycie, tym trudniej jest się właśnie rozhuśtać. A tam kryje się... kryje się zamiana w demona, tylko nie za bardzo wiem, jak tam doskoczyć. A ty, mrówko, mnie wkurzasz. I to jest... Zresztą nie ty jedyna. Tu pamiętam, że będzie dosyć dużo mrówek. Dobra, powalczymy z tobą wręcz. Zobaczymy, jaki jesteś twardy. No czemu ten żołędź go nie rani? No i straciłeś głowę dla mnie.
A temu podłożymy małą niespodziankę. O właśnie. No i dobrze, nie przeżył. Tak miało właśnie być. Okej, tutaj się ziemia zawala. To nam sugeruje, że lepiej iść po tych skakać po tych grzybach. Ups! Niekoniecznie o to mi chodziło. Tym razem się nie dam głupiemu żukowi. Niech spada. Okej, grzyb. Najgorsze w tym grzybie jest to, że nie mogę go zabić, kiedy on się nie rusza. Co mi trochę utrudnia sprawę. O, ale się udało. Udało się. Teraz gdzie skoczyć? Gdzie mam skoczyć?